Siemanko, dawno nie było filmu z cyklu DIY, czyli jak to zrobić samemu. Wynika to z tego, że po prostu nie mam czasu na takie luźne tworzenie, bo cały czas robimy produkty do naszego sklepu internetowego, ale z racji tego, że odwlekam ten film już drugi rok i mam już wszystkie skomplikowane materiały, to chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak zaoszczędzić kilka stówek, robiąc coś samemu. Pamiętacie, jak latem zbierałam na plaży patyki? Niektórzy się dziwili, po co mi to. Pytaliście, po co? A ja mówiłam, że coś z tego zrobię. No i dzisiaj się właśnie za to zabieram. Może od razu zdradzę Wam, co to będzie. Będę robić ramę do lustra. Gdy zbierałam patyki, starałam się znajdywać jak najdłuższe i takie, które będą z obu stron zakończone takim zaokrągleniem. Zbieranie patyków jest bardzo czasochłonne, dlatego warto wykorzystać je w całości. Starajcie się więc znajdywać patyki jak najdłuższe, tak żeby z jednego patyka uzyskać dwa. Długość patyków zależy od tego, jakiej wielkości chcecie mieć lustro. Ja chcę, żeby moje lustro miało taflę 30 cm, dlatego tych patyków będę potrzebować dość sporo. Ponieważ i tak zamawiam kółka do robienia łapaczy, to od razu zamówiłam wycinane do CNC kółko do mojego lustra. Oczywiście nie musicie zamawiać takiej obręczy, możecie sobie wyciąć na przykład pełne koło. Jeśli się nie obawiacie wilgoci w swoim domu, to możecie też użyć sztywnej tektury. Jednak ja wolałabym skorzystać z drewnianego rozwiązania, dlatego że jest to bardziej pewne. Dobrze na początku zrobić przymiarkę. W ten sposób łatwo Wam będzie określić, jaką wielkość będzie miało lustro. Ponieważ ja mam dość dużą ścianę do wykorzystania, nie muszę się tutaj przejmować, że będzie za duże. Skupiam się tylko na tym, żeby starczyło mi patyków. Układam sobie patyki wzdłuż obręczy, tak żeby mniej więcej wyliczyć, ile ich potrzebuję i nie naciąć za dużo, bo po co marnować patyki. Na początku robimy pierwszą linię patyków i ona wyznacza nam wielkość lustra. Ja wybrałam, żeby moje patyki miały 18 cm. Następnie odpowiednią ilość patyków wymierzam na 18 cm. Patyki najlepiej uciąć piłą. Piła nazywa się chyba ukośnica, nie znam się. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was może taką mieć, natomiast ręczne cięcie będzie bardzo pracochłonne. Osobiście umiem używać tej piły, ale skoro mam pod ręką mężczyznę, to on mi to zrobił i zajęło to dosłownie kilka minut. Ostatecznie, jeśli nie macie możliwości skorzystać z piły, to może po prostu nie tnijcie końcówek. Efekt będzie wtedy troszkę inny, ale myślę, że i tak będzie to wyglądać ładnie. Mi zależało na tym, żeby końcówki były ścięte, bo podoba mi się ten efekt, który później powstanie. Na górze mojej obręczy wiercimy dwie dziurki, po to, żeby móc zawiązać pętelkę do zawieszania lustra. Raczej unikałabym robienia pętelki na klej, ponieważ nie można temu ufać, lustro jednak będzie później troszkę ważyć. Zdecydowałam się też, żeby przewiercić dwie dziurki po bokach, po to, żeby przewlec sznurek, który będzie trzymał moje lustro z tyłu. Jeśli byście używali zamiast obręczy okrągłej deski, to nie musicie oczywiście tego robić. Pamiętajcie jednak o dziurkach na pętelkę do zawieszania. Sznurek najlepiej jest przywiązać za pomocą supła lasso. Wtedy łatwo się zaciągnie i na pewno sznurek nam się nie odwiąże. Teraz mogę się zabrać za klejenie patyczków. Ułożyłam sobie je wcześniej, żeby mniej więcej widzieć, jak to wygląda, i po kolei kleję klejem na gorąco. Nie do końca ufam tym klejom, ale wydaje mi się, że to jest najprostsze rozwiązanie. Jednak gdybym nie robiła tego dla siebie, tylko na sprzedaż, używałabym gwoździ albo strzywek tapicerskich.
Moja pierwsza linia jest gotowa. Miejscami jednak zrobiły się luki, których na pewno nie wypełnię następną linią. Dlatego już teraz staram się dobrać patyki tak, żebym mogła je dokleić. Dopiero teraz wymierzam odpowiednią długość patyków, żeby stworzyć drugą linię. Przymierzam sobie, która długość patyków będzie najlepsza. Teraz znowu wykorzystuję swojego mężczyznę, żeby dociął mi patyczki. Patyki gotowe, więc mogę naklejać kolejną warstwę. Jest to bardzo proste. Tu już po prostu estetycznie układam patyki tak, żeby wypełniły mi luki i ładnie wyglądało. Używam dłuższych i krótszych patyczków. Rama jest gotowa, teraz mogę przykleić lustro. Ponieważ nie ufam kleju na gorąco, zrobiłam tam też sznureczki, które pokazywałam Wam wcześniej i teraz przymocuję je tak, żeby lustro w razie czego, jakby się odkleiło od ramy, nie mogło spaść. Pozbyłam się jakichś tam zacieków kleju, bo oczywiście klej na gorąco zawsze zostawia takie włoski. I moje lustro jest już gotowe, także nie było to takie trudne, jak się wydawało. Lusterko prezentuje się tak. Jest pięknie. A w tle mamy lampkę, którą też mam w planie sobie ozdobić. Ale lustro już jest i jestem nim zachwycona, nie chwaląc się. Moje ozdobne lustro w stylu boho wyszło dokładnie tak, jak chciałam. Oczywiście możecie takie lustro zrobić też z innych patyków, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie macie możliwości pojechać teraz nad morze i zebrać patyków. Musicie też wiedzieć, że nie na każdej plaży są patyki. Zbieranie patyków znacznie utrudnia i znacznie wydłuża czas produkcji takiego lustra, natomiast możecie iść do lasu, nazbierać zwykłe patyki. Tylko pamiętajcie, żeby były one okorowane, bo jeśli przykleicie patyki z korą, to one się potem będą odczepiać, bo kora wysycha i odczepia się od samego patyka. Możecie to też zrobić z patyczków od szaszłyków, możecie to zrobić patyczków od lodów. W zasadzie to wszystko możecie wykorzystać, słomę, trawki, co chcecie i w ten sposób sobie stworzyć lusterko, albo na przykład zrobić kilka lusterek różnej wielkości, powiesić na ścianie i będziecie mieli idealną ozdobę w stylu boho, także możecie mnóstwo pieniędzy zaoszczędzić, bo ozdoby w stylu boho są strasznie drogie. Także wy zabierajcie się do roboty, a my z Markiem połapiemy teraz troszkę witaminy D, mimo że jest dzisiaj na minusie, ale słońce pięknie świeci. Także dzięki za oglądanie, do następnego filmu. Ja wczoraj zrobiłam lustro, a sąsiedzi wybudowali dom w jeden dzień. Ekspresowo. No, to jest dom z prefabrykatów, nie chyba taki. Chociaż trudno powiedzieć, poczekaj, zaraz zobaczymy. Taki o, i stoi. Wczoraj go nie było. Wczoraj rano go nie było. No. A dzisiaj stoi, czyli 24 godziny. Po prostu wczoraj był dzień robienia czegoś z drewna.